Safari Bole to specjalny rodzaj Pokeboli wprowadzony już w pierwszej generacji gier Pokémon na Game Boya Color. Dzięki tym specjalnym Pokebolom mogliśmy łapać Pokemony w Safari Zone, gdzie za cenę jedynych 500 Pokedolarów dostawaliśmy 30 Safari Boli, które mogliśmy wykorzystać na łapanie dowolnych Pokemonów w całym obszarze. A co jeśli powiem wam, że Safari Bole już niedługo pojawią się również w Pokemon Go, tak? To prawda, to nie jest clickbait. Jak będą działać, do czego będziemy ich używać? To wszystko i więcej w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, ważne przypomnienie, mam takie boksy i nie zawaham się ich otworzyć. To są boksy Brilliant Stars, z których lecą dobre karty Pokémon i są naprawdę dobre drop rate'y. W opisie już jest link, żeby składać zamówienia, bo będę otwierał dla widzów te karty w tą sobotę na livestreamie na YouTubie. Safari Bole zostaną wprowadzone w Pokémon GO wraz z premierą nowego eventu Wild Area. Nazwa tego eventu nawiązuje do dzikiego obszaru, który występował w Pokémon Sword i Shield na Nintendo Switcha, gdzie mogliśmy swobodnie podróżować i łapać napotkane Pokémony. I słuchajcie, już 16 i 17 listopada odbędzie się pierwszy event Pokémon GO Wild Area, ale to będzie event in person, w prawdziwym życiu, w prawdziwym miejscu, w mieście Fukuoka w Japonii. O tym evencie w tym filmie nie będziemy mówić, bo nie wiem, czy ktoś z Polski w ogóle wybiera się na ten event, ja raczej nie, więc skupmy się na evencie, który odbędzie się globalnie dla wszystkich za darmo tydzień później, czyli Pokémon GO Wild Area Global. 23 i 24 listopada, sobota i niedziela, w każdy z tych dni od 10 do 18.15 będziemy mogli brać udział w tym evencie. I porównałbym ten event do Pokémon GO Festu Global albo do GO Tour Global, czyli innych dużych eventów w roku, które są darmowe, można w nich grać nie płacąc, ale jeśli kupi się specjalny bilet, otrzymuje się dodatkowe bonusy. I tak będzie również w przypadku Wild Area. Wraz z tym eventem zostanie wprowadzony nowy rodzaj Pokémona. Mighty Pokémon, czyli ogromny, potężny Pokémon, to koncept, który ewidentnie nawiązuje do alfa Pokémonów, które mogliśmy spotkać w Pokémon Legends Arceus, gdzie podróżując na otwartym obszarze napotykaliśmy raz na jakiś czas Pokémona większego od swoich pobratymców, który miał wysokie statystyki IV. Trudniej było go złapać, trudniej było go pokonać. I bardzo podobnie będą działać Mighty Pokémony w Pokémon GO. Te Pokémony będą miały wyższą szansę na lepsze IV. Co to oznacza w praktyce? Domyślam się, że będą po prostu miały wyższą tak zwaną podłogę IV. Czy to będą minimalne statystyki ataku, defensywy, staminy wnoszące 10-10-10 jak w przypadku rajdów, czy może 12-12-12? Nie wiem jeszcze dokładnie. Na pewno będą to lepsze statystyki niż w przypadku zwykłych Pokémonów na dziko. Te Pokémony będą też miały większą szansę na bycie XL albo XXL, co będzie bardzo przydatne w Pokestop Showcase'ach. Te Pokémony będą mogły również trafić nam się w wariancie Shiny, ale uwaga, będzie trudniej je złapać niż zwykłe Pokémony na dziko. Na szczęście z pomocą przychodzi nam nowy rodzaj Pokébola, czyli GO Safari Ball. Tak, z jakiegoś powodu Niantic zdecydował się nazwać ten Pokeball GO Safari Ball, chociaż Pokeball to nie jest przecież GO Pokeball, ani Master Ball to nie jest przecież GO Master Ball w Pokémon GO, więc czemu musieli dodać to słowo GO akurat w przypadku tego Pokebola? Nie wiem. Jak będą działać GO Safari Bole, które od tej pory będę dla uproszczenia nazywał po prostu Safari Bolami? Otóż będą nam one dawać zwiększoną szansę na złapanie Pokemona podczas tego eventu i tylko podczas tego eventu, bo wraz z końcem dnia, a właściwie wraz z 18.15, kiedy kończy się event na dany dzień, nasze pozostałe Safari Bole znikną z naszego ekwipunku, zupełnie tak samo jak działo się to w oryginalnych grach Pokémon. Gdy kończył się nam czas w strefie Safari, to oczywiście pozostałe Safari Bole przepadały. Wiemy na pewno, że te Safari Bole będą miały bardzo zwiększoną szansę na złapanie Mighty Pokémonów. Wiemy również, że nie będzie dało się ich używać poza eventem Wild Area. Wiemy, że dostaniemy ich pewną ilość w sobotę. Na koniec dnia pozostałe nam znikną, więc lepiej wykorzystać wszystkie. I w niedzielę dostaniemy nową partię Safari Boli i też lepiej wykorzystać je wszystkie, no bo wraz z końcem eventu 18.15 znikają. Na tym evencie powracają również Dialga i Palkia w formie Origin, a jest to bardzo przydatne, ponieważ te dwa Pokémony mogą znać tak zwany Adventure Effect. W przypadku Dialgi jest to Roar of Time, który wydłuża czas trwania naszych przedmiotów premium, na przykład Lucky Egga, Starpisa, Daily Incensa, a właściwie pauzuje czas, który ubywa nam jakby na tych przedmiotach, więc najlepiej jest odpalić wszystkie te przedmioty naraz, odpalić później ten efekt. No i czas się pauzuje. Inny efekt ma Origin Form Palkia. Jej Special Rend dwukrotnie zwiększa promień obszaru, na którym możemy sięgać Pokémonów i je łapać. Ten efekt bardzo się przydaje na eventach takich jak ten, gdzie chcemy napotkać, złapać jak najwięcej Pokémonów w jak najkrótszym czasie. Podczas eventu Wild Area będzie również miała miejsce premiera nowego Pokémona,
o nazwie Toxtricity. Będziemy mogli zdobyć obie jego formy, czyli Amped Form i Low Key Form. Te formy różnią się w oryginalnych grach tym, że mają dostęp do troszkę innej puli ruchów. Będzie również Baby Forma Toxtricity, czyli Toxel. I co ciekawe, od razu, w dniu premiery tego Pokemona będzie go można złapać na rajdach czwartego poziomu. Będzie również jego forma Dynamax do zdobycia w Max Walkach, a także od razu będzie premiera Shiny wersji i Toxela, i Toxtricity. Co godzinę będą nam rotować siedliska i respić się inne Pokémony na dziko. W habitacie godziny elektrycznej będą respić się alolański Geodude, Magnemite, Voltorb, Hisujański Voltorb, Electabuzz, Electrike, Shinx, Blitzel, Joltik, Tynamo Stunfisk i Helioptile. W habitacie trującej godziny natomiast Bulbasaur, Bellsprout, Tentacool, Spinarak, Paldeański Wooper, Quillfish, Hisujański Quillfish, Skorupi, Krogunk, Venipit, Skrelp, Marini. Natomiast niezależnie od godziny i habitatu będą respić się również Pokémony potężne. Mighty Pokémony, potężne Pokémony. Jak zwał, tak zwał. Na oficjalnej polskiej wersji strony Pokémon GO jest powiedziane potężne. W sobotę będą to potężny Pidgeot, potężny Golem. Nie będę już więcej mówił potężny. Gyarados, Luxray, Scolipede, Galvantula, Tyrantrum, Toxapex. Natomiast w niedzielę, jeszcze ciekawiej, potężny Venusaur, Poliwrath, Dragonite, Feraligatr, Electivire, Mamoswine i Lectros, Dragalge. I to w sumie nie jest aż takie mało istotne, bo złapać takiego na przykład Dragonite'a czy Mamoswine'a z bardzo dobrym IV, to wciąż jest fajna gratka. Jeśli chodzi o rajdy, to wymieniłem już, co będzie na rajdach 5-gwiazdkowych, 4-gwiazdkowych, ale co z pozostałymi? Na rajdach 3-gwiazdkowych w sobotę Luxray i Scolipede, a w niedzielę Venusaur i Electivire. Wszyscy trenerzy, w tym trenerzy free to play, otrzymają następujące bonusy na tym evencie. Lury będą trwać 2 godziny. Będziesz mieć szansę na otrzymanie Pokémona ze specjalnym tłem z rajdów 4- i 5-gwiazdkowych. Otrzymasz specjalne field researche z Pokestopów. Niektóre Pokémony będą mogły otrzymać w ten dzień unikalne atak. Podczas złapania lub podczas ewolucji otrzymasz jedno spotkanie z Pokémonem niespodzianką, robiąc snapshota, i będziesz mógł zakupić nowe przedmioty do ubrania na swojego awatara. Te Pokémony będą mogły otrzymać unikalne legacy ataki podczas tego eventu. Venusaur, Frenzy Plant, Pidgeot, Gust, Poliwrath, Counter, Gyarados, Aqua Tail, Feraligatr, Hydrocanon, Luxray, Psychic Fangs. Będzie można również zakupić opcjonalny bilet dla chętnych za kwotę około $12. W Polsce przeliczą to zapewne na 50 zł, albo 48, coś takiego zapewne. Będzie można wybrać swoją własną ścieżkę Special Researchu, gdzie sfokusujemy się na spotkaniach albo z Pokémonami psychicznymi, albo elektrycznymi. Oprócz tego trenerzy z płatnym biletem będą mieli następujące bonusy: 5 pomarańczowych Ride Passów każdego dnia, dodatkowe 5000 expa z rajda i jeden dodatkowy Candy XL z rajdów 4-gwiazdkowych i wyższych, do 6 Special Trade'ów w każdy dzień eventu o obniżonym koszcie, Collection Challenge, podwójne Candy załapanie i wykluwanie, jedna druga dystansu na jajkach, podwójny Stardust i exp za wykluwanie jajek, 3 spotkania z Pokémonem niespodzianką z Go Snapshota i zwiększona szansa na Toxela z jajek 10-kilometrowych. Ale najważniejszym bonusem, który otrzymają osoby z płatnym biletem, będzie ten bonus. I uwaga, podkreślam, bo będzie o to na pewno wiele pytań, czy osoby z płatnym biletem mają zwiększoną szansę na shiny, i oficjalna odpowiedź na Antiku brzmi tak. Osoby, które kupią płatny bilet, będą miały zwiększoną szansę na spotkanie shiny Pokémonów podczas tego eventu. Czy to oznacza, że osoby bez płatnego biletu będą miały zwykłe szanse na spotkanie shiny, czyli 1 na 512? Prawdopodobnie tak. I słuchajcie, teraz ten wielki bonus urwie wam szczękę, bo jeśli kupicie ten płatny bilet jeszcze przed 22 października i zalogujecie się do gry, to dostaniecie maskę, taką fioletową. No nie wiem jak was, ale mnie przekonali. Wow, powiem wam szczerze, że w całym tym evencie chyba najbardziej ekscytującą rzeczą jest wprowadzenie nowych pokeboli dla mnie osobiście, bo wprowadzanie nowych pokeboli to nie jest coś, co często dzieje się w historii tej gry. Ja gram od 8 lat i pamiętam, jak na początku były pokebole, greatbole, ultrabole, potem wprowadzono jeszcze premierbole podczas rajdu, i dopiero potem lata później wprowadzono Master Bola. A, no i jeszcze gdzieś w międzyczasie Beast Bola do łapania Ultra Bestii. I to jest chyba w tym momencie tyle, także wprowadzenie kolejnego, 7. już rodzaju Pokébola świadczy o tym, że no, przynajmniej wiemy, że Niantic może jeszcze wprowadzać kolejne nowe rodzaje Pokéboli. A myślę, że to na pewno usprawniłoby i sprawiło, że gra będzie ciekawsza, bo jest wiele takich mechanik, które na pewno zyskałyby na tym, że otrzymywalibyśmy też inne unikalne rodzaje Pokéboli. Napiszcie, jak wy sądzicie, czy uważacie, że warto kupić ten bilet na ten event, czy jednak będziecie grać na nim free to play. I jeszcze słuchajcie, zanim się pożegnamy, ważna informacja, bo są takie osoby, które polegają na mnie, żeby mieć źródło informacji, co się dzieje aktualnie w Pokémon GO, więc przypominam o innym evencie, który będzie już w kolejny weekend, to będzie Mega Mewile Raid Day 12.
października od 14 do 17 będzie szansa na zdobycie shiny i to zwiększona, także będzie ona wynosić 1 na 10. Dostaniemy w ten dzień 5 pomarańczowych pasów zamiast jednego. Limit użycia Remote Raid pasów zostanie zwiększony do 20. I będziemy mogli zdobyć shiny. Mega. Mewalla. Także myślę, że warto wybrać się w ten dzień na rajdy. Dobra, teraz to już jest naprawdę tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Czekam na wasze komentarze, łapki w górę, subskrypcje. No chyba, że nie chcecie zostawić łapki, ani napisać komentarza, ani zostawić suba. No to trudno, jakoś to przeżyję, ale obejrzyjcie w takim razie chociaż propozycje innych filmów na moim kanale i trzymajcie się. Na razie. Cześć.